Jesteśmy w pierwszej lekcji, która zacznie już czegoś uczyć, i to, co dla mnie jest najważniejsze, muszę Wam przekazać trochę informacji o krzywych, jak one wyglądają, zrozumieć krzywę, zrozumieć histogram do przyszłej pracy w Photoshopie, ale zarazem chcę wyeliminować rzeczy, których nie potrzebujecie. Czyli nie będę Was karmił, Dużą ilością teorii, bo jest to po prostu niepotrzebne, więc chcę wyeliminować te wszystkie niepotrzebne rzeczy, których może inne kursy Was uczą przez nadmierną ilość teorii, a przejść prosto do pracy, czyli zrozumienie krzywych, zrozumienie histogramu i w przyszłej pracy, patrząc na zdjęcie, patrząc na histogram czy na krzywę, będziecie wiedzieli, co zrobić ze zdjęciem. Otworzyłem tutaj kilka innych zdjęć, nieco różniących się ze sobą, i pokrótce omówimy je, patrząc na krzywę. Przechodząc od razu do pracy, ja nie nakładam krzywych na tą warstwę, czyli na zdjęcie, z którym tutaj pracuję. Tak dla początkujących, co możliwe by było przez zrobienie, klikając tutaj image. Adjustment, czyli ustawienia, i wybierać tutaj krzywę. Natomiast ja wolę pracować z tymi adjustment layers, czyli tworzyć warstwę krzywych. Zresztą, chyba wszyscy tak pracują dzisiaj. Jeśli wy tak nie pracujecie, to jest to błąd, bo niestety, jeśli nakładamy efekt bezpośrednio na zdjęcie, będzie to destruktywne. Także ja zawsze klikam tą małą ikonę. Na samym dole mamy tutaj różne właśnie te adjustment layers, e, warstwy ustawień. Mamy color lookup, e, mamy filtry, mamy color balance, a mnie interesują właśnie krzywe, i krzywe, czyli m, można powiedzieć, naj, najpotężniejszy. E, Ustawienia w Photoshopie e, najbardziej użyteczne narzędzie, które można używać w Photoshopie. Ok, otworzyłem tę krzywę i mam tutaj histogram. Zobaczę, czy mogę to trochę powiększyć. OK, mogę. I co widzimy na tym histogramie? Spójrzmy na, najpierw na zdjęcie, jak ono wygląda. Nie zajmujmy się teraz kolorami, ale spójrzmy na bardziej rozkład cieni, czyli tutaj zielone mamy nieco ciemniejsze zdjęcia, a tutaj w tym rogu e, mamy jaśniejsze i łatwo patrząc na to zdjęcie e, można stwierdzić, że dominują tutaj światła. I teraz spójrzmy na krzywę. Mamy takie dwa suwaki. Jeden suwak jest czarny, czy może ciemny, drugi suwak jest raczej biały. Ciemny suwak odpowiada za cienie, biały suwak odpowiada za światła. I tak też prezentują się te krzywe na tym histogramie. Część lewa histogramu to są nasze cienie. Ta ciemniejsza część zdjęcia, część prawa naszego histogramu, patrząc na monitor, to są światła. Ja teraz przesuwając na przykład tą krzywą do góry, jak widzicie, rozjaśniam cienie, gdzie, przez co moje zdjęcie traci tutaj kontrasty. Jeśli pójdę tutaj w dół, przyciemniam cienie, czyli to zdjęcie zdobywa kontrasty. Tak samo, jeśli chodzi o te światła, przesuwając tutaj w dół, obniżam te światła. Przeszuwając tu w lewo podwyższam te światła czyli takie proste rozumienie krzywych i to co widzimy na histogramie teraz jak wspomniałem dominują tutaj światła i to możemy zobaczyć właśnie na histogramie widzicie to coś takie jasny szary kolor to jest rozkład pikseli na naszym zdjęciu i. Tutaj po lewej stronie dominuje rozkład pikseli, co znaczy, że na tym zdjęciu dominują piksele jasne, czyli e, mamy tutaj od lewej bardzo dużo światła, aż tutaj nawet można za dużo. I ja wierzę, że ten moment, gdzie jest za dużo, to będzie tutaj e, w tym rogu ta duża ilość światła i nie mamy wcale tak dużo e, pikseli zlokalizowanych w e, obszarach ciemnych. Tak wygląda to zdjęcie. Przejdźmy, może, do innego y, przykładu i zobaczmy, jak tutaj będzie właśnie wyglądał ten histogram. Ja Otwieram krzywę i jak widzimy porównując to zdjęcie mamy zasadniczą różnicę w histogramie na tym zdjęciu mieliśmy dominujące piksele jasne na drugim zdjęciu mamy dominujące piksele ciemne zaczynając od dużych cieni na jej włosach kolory zielenie raczej są ciemne więc tutaj jak widzimy dominują bardzo te piksele ciemne a raczej mniej będzie pikseli jasnych. Kolejny przykład. Mamy to zdjęcie e, bardziej tutaj w widoku. E, otworzę krzywę. I mamy tutaj raczej równy rozkład pikseli. Jeśli chodzi o te ciemne piksele e, można łatwo stwierdzić, że to będzie tutaj w tych zieleniach obszar rasu e, mocno tutaj właśnie zdominowany, więc tutaj będą te bardzo Ciemne e, punkty, co przypuszczam, że łatwo będzie stwierdzić, gdzie są te piksele. Wystarczy wybrać tą łapkę i spójrzmy. Tak jak mówiłem, tutaj kiedy wybieram ten bardzo ciemny punkt, e, można sobie to zaznaczyć. Widzimy na tym właśnie histogramie, ten ciemny punkt, to jest ten obszar tutaj. Jeśli chodzi o jasne punkty, przypuszczam, że to będą właśnie tutaj chmury. Jak widzimy, kiedy sobie suwam tą łapką, możemy y, zobaczyć, gdzie dominują te piksele, czyli duża dominacja pikseli będą chmury jasne, e, dominacja tych ciemnych pikseli to będą te obszary zacienione. I ostatni przykład. Nawet patrząc na to zdjęcie, łatwo jest stwierdzić, brakuje tutaj chyba trochę kontrastów, ale spójrzmy na histogram, czy rzeczywiście tak jest. Otwieram krzywę i możemy bardzo łatwo stwierdzić. Nie ma tutaj zupełnej ciemni na tym zdjęciu. Widzimy tutaj nie ma, o może jednak odrobinę rzeczywiście, ale prawie tutaj nie ma tych ciemnych pikseli. Zaczynają się one gdzieś od tego momentu i tak samo jeśli chodzi o te bardzo jasne piksele nie istnieją tutaj, a dominują piksele w półcieniach, czyli tutaj widzimy półcienie, rzeczywiście zdjęcie jest zdominowane, co sprawia właśnie, że wydaje się nie mieć tych kontrastów. Więc to będzie może zdjęcie, z którym fajnie będziemy mogli sobie popracować, jeśli chodzi o kontrasty. Więc mam nadzieję, że histogram jest w tej chwili zrozumiały, jeśli chodzi o ten e, mod, typ pracy e, RGB, czyli red, green and blue. To są trzy kolory: czerwony, zielony, niebieski. Te trzy światła kolorów sprawiają, że zdjęcie wygląda tak, jak e, wygląda, więc omówmy może sobie krótko, o co chodzi z RGB. To jest e, wykres RGB i możemy zmienić tutaj i zobaczyć tylko na przykład, jak światło czerwone rozkłada się na zdjęciu. Jak widzimy, większość pikseli światła czerwonego rozkłada się tutaj na midtons. To oczywiście nie znaczy wcale, że zobaczymy kolor czerwony. To są po prostu piksele światła czerwonego, połączone piksele światła czerwonego zielonego, który bardziej tutaj widzimy te piksele zielone dominują raczej w jasnych częściach oraz piksele światła niebieskiego, które zdecydowanie dominują w jasnych częściach. Połączenie tych wszystkich pikseli tego światła tworzy nam ten wykres. I z pewnością będziemy sobie tutaj o tym omawiali. Jak widzimy, tutaj będzie wszystko podobnie. Wszystko, wszystkie te piksele kolorów świata czerwonego, zielonego i niebieskiego są raczej ulokowane w jednym miejscu, co tworzy w połączeniu ten wykres i tak dalej. Tak, także mam nadzieję, że teraz ten histogram jest w pełni zrozumiały. I to jest dobrą bazą, żebyśmy mogli w końcu zacząć pracować z krzywymi, z podstawami, zaczynając od bardzo prostych y, zadań, wykonując je na prawdziwych zdjęciach.